jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po 2 latach przerwy mamy po pierwsze konferencję prorektorów polskich uczelni technicznych, a po drugie, co dla nas ważniejsze, mamy przyjemność gościć właśnie w Opolu. Mamy się czym pochwalić. Ostatnie 2 lata spowodowały bardzo dynamiczny rozwój od strony naukowej, co widać. Teraz ten rozwój musimy podbudować jeszcze konkretnymi inwestycjami, jeśli chodzi o budynki, o laboratoria, i to realizujemy. My jesteśmy chyba szczęśliwi, nie powiem zadowoleni, ale szczęśliwi z tego, że rzeczywiście udało się takie spotkanie zrealizować, dlatego że bardzo nam tego brakowało. Jak wiemy, w szkolnictwie wyższym bardzo dużo się dzieje. Jesteśmy przed ewaluacją, ale jesteśmy również w trakcie na przykład realizacji bardzo trudnych projektów naukowych. Trudnych z tego względu chociażby, że mamy okres pandemii. Szereg rzeczy, które jeszcze do niedawna były zwykłe dla nas, w tej chwili wymagają bardzo intensywnego przemyślenia, a przynajmniej przedyskutowania, czy tok postępowania, który realizujemy, jest prawidłowy. Staramy się poruszać tutaj problemy, które są globalne i istotne, czyli jak gdyby te, które rzeczywiście dotyczą każdej uczelni. Nie spotkaliśmy się już od około 2 lat. Co więcej, w 2020 roku były wybory rektorów. Są nowi rektorzy, są nowi prorektorzy na bardzo wielu uczelniach. W związku z tym to już najwyższy czas, żebyśmy się mogli poznać, ze względu na to, że my jako prorektorzy zmierzamy się z tymi samymi, czy z bardzo podobnymi problemami na różnych uczelniach. Nie ma większego sensu, aby każdy z nas musiał te problemy rozwiązywać od nowa, wyważać otwarte drzwi. Jeśli potrafimy coś przedyskutować, ktoś, kto ma już jakieś doświadczenie, potrafi się podzielić, ale poza tym wspólnie też jesteśmy bardziej kreatywni. My jako uczelnie polskie musimy nadążać za tym światem, który właśnie ciągle się rozwija. Są nowe wyzwania, jest nowa teraz perspektywa finansowania w Komisji Europejskiej. Otwiera się program Horyzont Europa. On jest oparty o inne źródła, o inne zasady finansowania. Też musimy przygotować odpowiednie zasady finansowania w projektach. Zmierzamy się z takimi problemami jak kwestia rozliczeń projektów. Mówiliśmy dzisiaj o chociażby ubezpieczeniu podmiotów, o ubezpieczeniu kierowników projektów. Mówiliśmy o tym, jak rozwijać współpracę międzynarodową, otwieramy się na nowe kierunki. Pojawiają się oczywiście zawsze jakieś problemy. Trzeba się z tym zmierzyć. Z mojej perspektywy największym problemem jest zastępowalność kadry naukowej. Kadra naukowa starzeje się, natomiast jest bardzo mało młodych ludzi, którzy chcą podejmować studia doktoranckie, którzy chcą kontynuować karierę naukową i którzy chcą zostawać na uczelni. Oprócz uczelni wyższych mamy tutaj zaszczyt gościć przedstawicieli Głównego Urzędu Miar, pana prezesa i pana wiceprezesa, którzy przedstawiają nam tą bardzo interesującą dla nas ideę Polskiej Unii Meteorologicznej, w której Politechnika Opolska występuje w tym obszarze Politechnika Opolska jest jednak rozpoznawalna nie tylko w kraju. Ta meteorologia przemysłowa, czyli działania na rzecz przemysłu, w tym mi osobiście bliska meteorologia powierzchni, to jest coś, co chcemy nadal rozwijać na Politechnice Opolskiej. Dzięki inicjatywie ministra edukacji i nauki udało się skonstruować inicjatywę pod nazwą Polska Unia Meteorologiczna, której operatorem jest Politechnika Lubelska. Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony uczelni, w tym uczelni technicznych, jak i instytutów badawczych, uniwersytetów, tych wszystkich, w których istnieją ośrodki meteorologiczne. Ośrodki o różnej skali, wyposażone w różne rozwiązania techniczne, o różnym potencjale kadrowym. Natomiast niewątpliwie współpraca w ramach Polskiej Unii Meteorologicznej będzie dawała możliwość zorientowania się, jakimi zasobami kadrowymi i jakimi zasobami aparaturowymi dysponujemy w skali ogólnokrajowej, po to, żeby zachęcić do współpracy i korzystać już z wypracowanych przewag konkurencyjnych pewnych ośrodków i sięgać po to, po co jeszcze nikt nie sięgnął.